bez względu na miejsce i czas. Od tego się zaczyna. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nie jest jak inne uczucia. Starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Religia, nie religia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nie ojczyzna, byle się zerwać do biegu. Niezła i sprawiedliwość na początek, potem już pędzi sama. Nienawiść, nienawiść. Twarz jej wykrzywia grymas ekstazy miłosnej. Ach, te inne uczucia, herlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy? Współczucie, czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? Zwątpienie ilu chętnych porywa za sobą? Porywa tylko ona, która swoje wie. Zdolna, pojętna, bardzo pracowita. Czy trzeba mówić, ile ułożyła pieśni? Ile stronic historii ponumerowała? Ile dywanów z ludzi porozpościerała? Na ilu placach? Stadiona? Nie okłamujmy się, potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny czarną nocą, świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom i rubasznego humoru krzepko sterczącej nad nimi kolumny. Jest mistrzynią kontrastu między łoskotem a ciszą, między czerwoną krwią a białym śniegiem, a nade wszystko nigdy jej nie nudzi motyw schludnego oprawcy nad splugawioną ofiarą. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa. Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Kim był generał Mieczysław Smorawiński? Zbyszku, kochany Józku. Żyję z pana Marysiem. Kochany dziś. Moi drodzy. Nareszcie piszę do was i to według wszelkich danych z głębokim przekonaniem, że te parę słów do was dojdzie. Całuję cię, moje złotko, całym sercem i duszą. Marychnę i Jurka z całych sił. Mamie rączki całuję. Polecając was opatrzności, pozostaję zawsze kochający was. Zawsze twój i tylko twój. Mietek. Patrząc chłopięcymi oczyma na mojego ojca Mieczysława Smorawińskiego, widziałem w nim dzielnego żołnierza, pięciokrotnie rannego podczas poprzedniej wojny, najmłodszego generała II Rzeczypospolitej, dowódcy 6. Krakowskiej Dywizji Piechoty, a następnie 2. Okręgu Korpusu w Lublinie. We wrześniu 1939 roku podczas ciężkiego bombardowania zjawił się pod koniec nalotu, jak zawsze, opanowany. A więc wojna. Czyż mogłem przypuszczać, że widzę go po raz ostatni? Rozstanie nie różniło się od wielu poprzednich przy jego wyjazdach służbowych lub wakacyjnych. Mówiono, że dostał się do niewoli bolszewickiej, że przebywa w głębi Rosji. Krótko przed Bożym Narodzeniem przyszedł list z Kozielska. Potem nastąpił całkowity brak wiadomości. W kwietniu 1943 Niemcy odkryli masowe groby pod Smoleńskiem.
nagłówkach gazet nazwisko ojca. Da liegt General Smorawiński. Powszechnie uważano, że to kolejny bezczelny chwyt hitlerowskiej propagandy. Jednak któregoś dnia zobaczyłem zdjęcie papierośnicy znalezionej przy zwłokach. Należała do ojca. Dziesiątki razy miałem ją w ręku. Kogoś tylko dlatego, że jest inny niż ja i ma inne poglądy. Rozwijam swój talent dla siebie i innych. Obchodzą mnie sprawy mojego kraju. Szukam sobie odwagi i motywacji do działania. Jestem wdzięczna tym, od których mogę się uczyć, bohaterom i zwykłym ludziom. Pomagam innym i jestem solidarna. Dbam o naturę, chcę żyć z nią w harmonii. Dobro wspólne jest moim dobrem. Być uczciwa, żyć w zgodzie z Tobą i innymi. Czy my dziś możemy nauczyć się czegoś od tych, którzy byli przed nami? Bohaterów, ale i zwykłych ludzi. Może po prostu jak żyć. Jest to piękny świat.
to piękny świat. Żył w całej swej smutności z bólu i rozwianek marzenia. Jest to piękny świat. Jest to piękny świat.